Łaza! Scary movie. Hello, Drew. Hey, yeah. Zrób to, to cię zabije. Zgadnij, gdzie jestem. Odwróć się. Muszę się schować. Jesteś sam? To był mój wywiad, mój reportaż. Hey, who was that? Co to? Zrób to jeszcze raz. Powinnam uciekać, prawda? Dobra. Zwiewam. Na pomoc. No proszę, nie żyję. Mam odrąbaną głowę. Wiesz, że zostałam miss nastolatek i poplamiłeś mój ulubiony sweter. Zapłacisz za to? Skoczę. Na co czekasz? Na co czekam? Pieprz się. Niezły towar. Gardło ci podetnę i wszystkie żyły przetnę. Pokój. Dawno tam nikt nie zaglądał. Jak mam na imię, Bobby? Mów szmatę. No dobra, ten jeden raz. That's it. Scary movie. Pogadamy sobie dzisiaj w końcu po tylu latach o strasznym filmie. No i oczywiście polecimy ze wszystkimi częściami, także kolejne odcinki to będą po prostu kolejne części właśnie. Będą tutaj spoilery, no nie oszukujmy się, film jest z 2000. Odpowiada za niego trzech Wayansów. Jednego na pewno kojarzycie chociaż, bo on stworzył też później, no znaczy nie stworzył może, ale współpracował i też grał w Domu bardzo nawiedzonym. No i jeszcze tam kilka filmów miał, także akurat ten Wayansik to dosyć mi się wydaje charakterystyczna i rozpoznawalna postać. Także co, lecimy. Słuchajcie, kto jeszcze tego nie robi, to serdecznie zachęcam, żeby śledzić mnie na Instagramie, bo dużo tam wstawiam na relacje, macie link pod spodem, no i na Discorda też koniecznie dołączajcie. Tutaj jeszcze taka mała polecajka na start, zaznaczam, że nie jest to segment sponsorowany, nie jest to żadna płatna reklama, po prostu w ręce mi ostatnio wpadła taka zajebista bransoletka, tu mam jedną i tu mam jeszcze na ręku swoją,
Tu też mam Heliosową, także widzicie, no, darmowa reklama. Jeżeli ktoś chce, to uważam, że to jest idealny statement życiowy, który przynajmniej mnie odzwierciedla w jakimś stopniu. Fuck it all, taką bransoletkę można mieć, trzeba ją mieć. Macie linka pod spodem. Na całym sklepie też macie kod zniżkowy, Galeria Horroru, po prostu, tylko że bez spacji. Szczegóły w opisie i w przypiętym komentarzu warto mieć. Przejdźmy sobie już do Krzyku, chciałem powiedzieć, no bo oczywiście jedną z głównych parodiowanych tutaj no, serii czy filmów to po prostu Krzyk. I ciężko tego nie zauważyć, bo Ghostface'a tutaj będzie sporo. No i generalnie mamy oczywiście grupkę znajomych, na którą zaczyna polować jakiś tajemniczy morderca w masce, Ghostface właśnie. No i są podobne postacie jak w Krzyku. Jasne, że jest tutaj tych parodii dużo więcej, bo no, ponad 20 na spokojnie. Ja nie wyłapałem wszystkich odniesień, bo niektórych filmów po prostu nie pamiętam albo ich nie widziałem. Ale no wiadomo, że tutaj tak najbardziej ja horrorowo będę wypatrywał. No i jasne, straszny film już widziałem wcześniej kilka razy, ale teraz tak na świeżo chciałem być. No i od pierwszej do trzeciej części, jeżeli chodzi o dostępność, to teraz są na Netflixie. Czwórka i piątka też chyba kiedyś była, obecnie nie ma, no ale jeżeli oglądacie ten materiał świeżo po wrzuceniu, no to póki co pierwsze trzy tam znajdziecie. Nie wiem, jak będzie później. W ogóle mi się przypomniało teraz, że mam płytkę z trylogią, więc po nią idę. Jest Ghostface'ik, otworzymy sobie jeszcze. Oczywiście trzy płytki są, wiadomo. Na każde jeden, bo powiedziałem chyba, że jedna. To jest akurat z Sexa, także kolejna darmowa reklama. Jeżeli chodzi o akurat tę trylogię, to ja ją dostałem, aczkolwiek była całkiem droga, bo chyba z 50 zł kosztowała. To jak na używane płytki to sporo, bo tam z reguły jak idę po jakieś filmy, to tak zdarza się dorwać po 5 czy po 10 zł jakieś rzeczy. Droższych raczej nie kupuję, no bo wiecie, używana płyta DVD w jakości piernika, no to tam nie będę też przepłacał, ale no... Takie coś mieć w kolekcji to jest akurat super sprawa. Odstawiam i lecimy dalej z materiałem. Jeżeli chodzi o grupkę naszych bohaterów, no to potrącili kogoś, rzekomo śmiertelnie, rok wcześniej zdaje się jakoś. I tutaj mamy taką parodię akurat koszmaru minionego lata, czy którejś tam części, bo też ich za bardzo już nie pamiętam na ten moment. Kiedyś sobie odświeżę. To też było dosyć śmiesznie zrobione, bo ten gościu to w sumie przeżył po tym no, mocnym potrąceniu, ale oni tak byli zagadani, że nie zauważyli, że on wstał i tam jeszcze butelką w łeb dostał. No i później go wrzucają do wody. Jak kojarzycie tę scenkę, no to no akurat jeden z lepszych żarcików, chociaż chyba najlepszy moment tego to było jak doszło w ogóle do tego zderzenia, tam gościu przez dach, wiecie, szybka w dachu sobie łeb wyjął i lolololo, impreza z wodą, z butlą jakiegoś łyskacza, a ten kurwa jakiś ul z drzewa mu na łeb wpada i oni jadą ten z tym ulem na łbie, tam jeszcze inne erotic stuffy się pojawiały, ale to nie będę opowiadał, bo nie, to zostawmy tego typu sceny, może ograniczę się do słownictwa neutralnego z wiadomych przyczyn, bo będzie yellow dolarek i co ja wtedy zrobię, biedna galeria. No i nie będę wam opowiadał całej fabuły, bo zdaje mi się, że ci co mają ten film znać, to go znają i pewnie widzieli już po 10 razy. Aczkolwiek chciałem dodać, że ja osobiście lubię najbardziej część trzecią. Być może dla niektórych to ta pierwsza jest jakoś tak najbardziej epicka. Drugiej za dobrze nie pamiętam. Kojarzę, że tam Egzorcystę między innymi parodiowali. No i pewnie masę innych rzeczy. Natomiast trójkę oglądałem najwięcej razy. Z 15 na pewno. I zawsze mam na niej mega polewkę i ją kocham. Też najlepiej oceniona przeze mnie. No jednak nie da się podrobić wajbu kosmitów ścikających palcem. Ale dobra, o tym sobie pogadamy za dwa odcinki. Ja jeszcze chciałem tylko do budżetu się odnieść, bo się zdziwiłem, że jest aż tak wysoki, więc tutaj wytwórnia czy studio no zaufali po prostu twórcom, że wyjdzie z tego jakaś kasowa parodia. No i rzeczywiście wyszła, bo sam film kosztował 19 milionów dolarów, a zarobił ponad 250 i szczerze on nie wygląda na taki hajs, szczególnie jak się pojawia pod koniec lewitująca bohaterka. Widać, że to jest po prostu z green screena wklejone, chociaż to mogło być po prostu celowo dla beki. Tam też się Matrixa parodiuje, także jajca są jak berety. Ale też to były trochę inne czasy, no jednak 22 lata temu. No co nie zmienia faktu, że nadal wydaje mi się, że to dużo. Sam wstęp jest epicki, to jest też jedna z fajniejszych właśnie scenek, którą bym tutaj wyróżnił na pewno jako jedną z pierwszych. Głos mi się aż załamał, no i jest ona pierwszą po prostu. No czyli tak ewidentnie 1:1 Krzyk, gdzie tam popcorn się gotuje, wielki bąbel w folii się robi. Ale jednak, no wiecie, Ghostface jest gdzieś tam chowający się na jakimś drzewku, czytający gazetkę ze sprośnymi zdjęciami. No, mnie to akurat bawi, ale też jasne, trzeba podkreślić, że akurat seria strasznego filmu, tak samo jak i później Dom bardzo nawiedzony, no jest oparta na takim najbardziej prymitywnym, prostym, czasami też wręcz chamskim
humorze, gdzieś tam na jakiejś seksualizacji na przykład i tak dalej. No i teraz jasne, że nie każdego będzie to bawiło. Też pokazują to oceny od krytyków, jakby cała seria im dalej, tym jest gorzej oceniana. Nie wiem jak trójka, bo nie pamiętam, ale generalnie czwórka i piątka to już w ogóle tragicznie są oceniane. Ale faktycznie od czwórki to już nie jest to samo. Ja uważam, że do trójki włącznie jest naprawdę dobrze w tej serii. Natomiast 4 i 5 szczególnie, nie no, to ta część już była taka na siłę widać. Ja ją pamiętam jeszcze, bo na maratonie ją oglądałem w roku premiery. Później były same horrory, już takie stricte horrory. Wszystkie widziałem, poszedłem tylko dla tej premiery tak naprawdę. Wtedy Sinister jeszcze był i coś tam jeszcze. Ale w każdym razie wracając, no to nie wszystkim się ten film z całą pewnością spodoba, bo jest po prostu głupi, no jest durny jak but. No ale przyznam szczerze, że czasami lubię takie rzeczy obejrzeć. Jeżeli to faktycznie bawi nawet tym głupim humorem, no to czemu by się nie pośmiać, a jeszcze gdzieś w grupie znajomych sobie na przykład z piwkiem obejrzeć, to już w ogóle fajna frajda, ale totalnie rozumiem, czemu ten film może dzielić ludzi i jakby no są różne rodzaje poczucia humoru. Ja lubię nie tylko taki humor, żeby była jasność, aczkolwiek akurat niektóre sceny mocno mnie bawiły. No i cały wstęp właśnie do tytułu był dla mnie taki naprawdę haha dobry. I ten film ma największy problem, wydaje mi się, gdzieś tak w środku. On tam trwa, podejrzę sobie teraz, godzinę 30 równo. No i ma przestój taki największy, właśnie mi się wydaje, gdzieś tak w połowie filmu, gdzie no, to się troszeczkę rozłazi, raczej jest tak spokojniej i jakieś tam żarciki są, ale no, tak może się uśmiechniemy co najwyżej. Natomiast to, co ma nastroić, czyli wstęp i to, co ma zostawić to ostatnie wrażenie, czyli finał, wydaje mi się, że akurat robią dobrą robotę i ten film przez to pewnie lepiej zapamiętamy, tak? Bo ten środek nie jest tak istotny, nie oszukujmy się, szczególnie, że właśnie człowiek raczej zapamięta te wrażenie takie pierwsze i ostatnie. Tak to działa jakoś na swój sposób. No i kilka scen jeszcze trzeba wyróżnić tutaj. Ona siedzi w kinie i po prostu drze mordę na cały regulator, powiedzmy sobie. Jeszcze odbiera telefon, no i wszyscy ją szkalują tam i każą się jej zamknąć. I to jest świetna parodia, ale też taka naprawdę reprezentacja tego, co się w kinach dzieje. Bo ja jakiś czas temu odcinek wrzucałem właśnie. Moje najgorsze doświadczenia kinowe, no to kurde, podobnie czasami jest naprawdę, nie? Tylko, że tutaj sobie bekę z tego robią, ale takie rzeczy się faktycznie dzieją, więc no, ta scena jest taka dwuwymiarowa, bym powiedział. Ale tam jeszcze później następuje też w tym kinie taka scenka w kiblu, w toalecie, z przebiciem głowy przez ucho, no, pewną częścią ciała, słuchajcie. Kto pamięta, ten pamięta, ale no pindol przez ucho przechodzi, jakby nie patrzeć, także a Ghostface'ik sobie na sali siedzi i nie wiem, czy wcina popcorn, no nie, kolkę chyba pił, czy Pepsi i sobie oglądał film, także bardzo miło. Tutaj też mi się podoba ogólnie jako koncept łamanie czwartej ściany, bo jest kilka takich scenek, gdzie na przykład nasza Campbellowa wbiega wprost w kamerę i dostała po prostu czołem w kamerę zaryła, no tak można to nazwać. Później jeszcze gdzieś, jak ona jest ze swoim chłopakiem w pokoju, którego oczywiście podejrzewała wcześniej, że to on morduje, bo jest tak samo zagrane tutaj jak w Krzyku, ale już później uznała, że to nie on, no a jednak to był on między innymi. Tutaj jeszcze są większe twisty, zaraz do tego przejdę. Łamie się czwartą ścianę na zasadzie, że ona mówi, kurde, przecież to nie film, to jest rzeczywistość, a on mówi, że no jak, przecież to film, patrz, tam asystentka reżysera siedzi, dźwiękowiec stoi i tak dalej i pokazują to. To jest taki miły smaczek, gdzieś przełamywanie tej czwartej ściany właśnie. What's my name, Bobby? Jak mam na imię, Bobby? Mów szmatę. Co oni już mają pierwszy raz się cimci rimciać, to też było śmieszne. Ten, nie wiem, czy chcę wracać do tej sceny, słuchajcie. Mu aż żebra widać, jak wystrzelił z siebie to wszystko. Ona tam przypętało ją trochę wtedy. Jezu, co się w tym filmie dzieje, to czasami są naprawdę niezłe jajca. No więc produkcja jest na pewno specyficzna. Ale postać jej ojca mnie też tutaj bawiła, bo to jest gościu, co sobie narkotyki ma po całej chacie gdzieś pochowane i on tam wyjeżdża, zostawia ją na jakiś czas i mówi, że jak coś to my nie znasz, jakby policja wpadła, nie? To też bardzo ciekawa relacja z ojcem, tam jakieś nawiązania do Pablo Escobarów, inne takie ceregiele. No i też tutaj między innymi jeszcze się pojawia parodia Blair Witch Project. Krótka co prawda, ale te ujęcie bardzo specyficzne, teraz wyświetlę może zdjęcie, które na pewno kojarzycie, jeżeli Blair Witcha widzieliście, to tutaj jest podobnie zrealizowane, tylko postaci, która jest w kadrze, w strasznym filmie, cieknie z nosa bardzo mocno i w tę kamerę te gluty wpadają, po prostu jakieś wodniste. No to było bardzo niesmaczne, bo ten film też ma takie ohydne momenty zdecydowanie. To ja bym się chyba na taką scenę nie pokusił, bo jest taka prymitywnie niesmaczna. To też no, można się zrazić na to patrząc. Ale no chyba największą zaletą tego filmu
Też widziałem, że ta rola jest w ogóle tutaj w Polsce najlepiej oceniana. No to jest właśnie Wayans, który gra spizganego ziomeczka po prostu. No i przecież tutaj dochodzi też do duetu z Ghostface'em, jak gada przez telefon, gdzie nasz Wayans gada sobie "Waza!", a później Ghostface też będzie "Waza!", nie? I mój język wychodzi z tej maski. To jest piękne, dlatego stwierdziłem, że swoją super maskę z Pepco za 5 zł przetnę, bo ona nie miała wejścia w ogóle, wyjścia na język, na oddychanie też dziurek nie było, więc zrobiłem nożyczkami i wsadziłem tam swój język, nie? No, te maski co rok są, to można sobie za 5 zł, teraz wiecie, całą stertę kupić, także nie, musiałem wykorzystać w inny sposób, bo uważam, że jest niedorobiona, nie ma dziurek. No i WhatsApp jest cudowny. WhatsApp! Tam jest też spotkanie grupki ziomków, co wszyscy są spizgani totalnie i Ghostface do nich wpada się spizgać, to cudo, to jest akurat cudo. No i Ghostface tam robił freestyla rapowego i wszystkich wykosił niechcący, a ten spizgany jeden właśnie łajansik został z Ghostface'em tylko. Tutaj też nie zawsze Ghostface lata z kosą, to trzeba podkreślić, tylko czasami z hakiem jak Candyman właśnie, więc to kolejne jakieś nawiązanie, parodia. Także absolutnie te spizgane sceny, albo jak jeszcze była ta scena właśnie na drodze, ta powypadkowa, to też podjeżdża ten ziomek tam z innymi i otwiera szybę, to wiecie, dym wylatuje. Nie, spizgani, wszyscy się jedzą, taka chmura, jeszcze jeździ bez licencji podobno. Później jak zostaje postrzelony, to mu, wiecie, on w płuco został trafiony kulą i mu wylatuje z płuc dym jeszcze przez tą ranę. Ja pierdzielę, ja sobie tak luźno opowiadam tutaj, bo nie jest to taka stricta recenzja, jak już pewnie zauważyliście, ale chciałem koniecznie wymienić moje ulubione scenki, no bo cóż o takim filmie tutaj mówić po 22 latach. Działa fajnie jako parodia, jako film nie do końca, no bo ciężko to tak było wszystko, wydaje mi się, z losowych, wiecie, scenek właśnie wyciągniętych z wielu filmów skleić na koherentną fabułę i to jest chyba zrozumiałe, więc jako film pewnie oceniałbym jako średniaka, ale jednak to jest taka głównie zabawa, tak, czysta rozrywka, fan, parodia i pod tym kontekstem, czy w tym kontekście mi się bardzo podoba, tym bardziej, że no paroduje jedną z moich ulubionych serii, jaką jest właśnie Krzyk, między innymi. A no i jeszcze postać policjanta trzeba tutaj poruszyć oczywiście, bo akurat nie jestem fanem tego wątku i tej postaci, ale no wiecie, mieliśmy naszego Dwighta Dewey'ego w oryginalnym Krzyku, on był no, młodym policjantem, później awansował gdzieś tam na szeryfa, ale generalnie była to super postać, tutaj to zrobili jakąś po prostu karykaturę, ale no koniec końców okazuje się, że on tylko udaje takiego totalnego głąba, Duffy się nazywał jakoś tak, bo właśnie tutaj zaraz dojdziemy do twistów, to jeszcze do tego wrócę, ale Jezu, jaka to fajtłapa była, rzekomo fajtłapa, no powiedzmy sobie, no ale on też tutaj wpada w relację z naszą Gail przecież i właśnie później Gail, no to ona w tej scenie Blair Witchowej była. No i właśnie, przechodząc do finału, gdzie tam się Matrixy odpierdzielają i słuchajcie, Ghostface się wygina do tyłu i mu coś tam strzykło w kręgosłupie przez te Matrixy. Później musiał na kanapę czy tam na jakiś fotel się rzucić, żeby go odgięło w drugą stronę. No to haha, ale zastanawiamy się właśnie, kto tutaj morduje. No i gdzieś tam trop był na chłopaka naszej Cindy. No jeszcze Brenda się też pojawia w tym filmie, bo też Cindy i Brenda to jest kozak duet w ogóle właśnie z trójki. No ale tutaj o tej postaci akurat nie mam za dużo do powiedzenia. Wróćmy do tego finału. No to się zastanawiamy, no i okazuje się, że jest tutaj właśnie Wayans, tylko ten drugi. Nie pamiętam, jak miała na imię ta postać. Ray, teraz podglądam. No i właśnie mordercami okazują się Ray i Bobby, czyli chłopak Cindy i... To nie do końca tak jest, bo oczywiście w Krzyku też mieliśmy dwóch morderców, a tutaj stwierdzili, że pójdą o krok dalej, zrobią jeszcze jeden twist i będziemy mieli trzeciego. No i okazuje się właśnie ten fajtłapa nie zdara, ten nasz policjant Duffy, który później zrzuca te swoje wdzianko, ubranko, a w tym śmiesznym plecaku to nosił maskę i kosę właśnie. No i on sobie odjeżdża z Gail, bo się okazuje, że oni tam faktycznie ten romansik to chyba tak na poważnie mieli. I tym się film kończy. No i to jest ciekawe, że właśnie dają coś więcej niż było w oryginale, tak? Niż było w Krzyku. Fajnie, że dorzucają tutaj coś jeszcze właśnie, bo mogliby poprzestać na tych dwóch, a tak to widz ma jeszcze jeden twist więcej właśnie. Ja akurat tego nie pamiętałem szczerze, bo tę część to bardzo dawno temu oglądałem, po raz tam wtóry już. No i co, no to finał wam opowiedziałem, ulubione sceny podałem. Dodam jeszcze tylko, że fajnie też oczywiście ten film paroduje przeróżne schematy, szczególnie takie horrorowe, że wiecie, zamiast gdzieś uciekać na zewnątrz czy na dół, to bohaterowie do góry biegną. Czy na przykład jeszcze jedna też z fajniejszych scen na początku z tą blondynką, co tam przez te zraszacze w staniku wbiega tam w slow-mo, jeszcze ją woda tryska, się zastanawia, Ghostface dalej ją goni, tam później ją samochód pizdnął. No, tam też jajca jak berety były. Jeżeli jeszcze o jakiejś scenie zapomniałem, takiej fajnej, która mi się podobała, a mi się przypomni, to pewnie widzieliście już wcześniej w montażyku, albo gdzieś tam zaraz jeszcze dodam. No i wypadałoby zostawić ocenę. Tę część oceniam na takie
ciutkę naciągane, a może w sumie nie. Po prostu tak jak i oceniłem lata temu, to zostawiam to z 7 na 10 po prostu. Uważam, że dobra, fajna parodia. Jako film fabularnie nie do końca, ale no mówiłem. Tylko i wyłącznie raczej rozrywkowo i jako taka, wiecie, rzecz z jajem do zabawy z chamskim humorem. No tak na to patrzę. Więc jeżeli oglądaliście, a wiem, że znaczna większość pewnie widziała, no to dzielcie się w komentarzach wrażeniami, spostrzeżeniami, jak oceniacie. Podawajcie swoje ulubione sceny, możecie full spoilerować, tutaj nie trzeba oznaczać. I kto dotrwał do końca, zachęcam do zostawienia hashtaga. Nie mam hashtaga na dzisiaj, słuchajcie. Hashtag zioło niech będzie, bo jednak spizgany ziomek porobił tutaj cały ten film, także... No chyba tyle. Zachęcam do wbijania na Discorda, na Instagrama. Widzimy się w kolejnych, oczywiście będziemy dalej omawiać Scary Movie, także trzymajcie się ode mnie, to tyle. Do zobaczenia i cześć. What's up?